No i dobra, znowu jesteśmy w tym samym punkcie. Zerkniemy tylko sobie troszeczkę szybko jeszcze raz tutaj. Nie wiem, nie wygląda mi to na jakiś syp, ale wygląda mi to na jakby transporter czy na coś. Jest jakiś łańcuch czy coś. Tutaj jakieś chyba są podziemia. Kurwa, to gdzieś idzie. Ale ja powiem wam, że tu się chyba fajna mogła wycieczka by wyszykować. Bo tutaj, aby zejść na dół z odpowiednim sprzętem, latarką i można by zerknąć, co jest na dole. Trzeba przymierzyć się do tego zejścia najpierw z drabiną jakąś, ale można sprawdzić to. Bo najprawdopodobniej wysypywali zboże i to gdzieś sobie, że tak powiem, maszerowało. Może tutaj do tych, pójście do góry, może tutaj do tych silosów gdzieś jakoś. Wszystko poniszczone, poucinane, ale drugą kamerkę znalazłem. O tutaj. No i dobrze, niech pilnują. Nie też. Idę dalej. Tam na budyneczku sobie drzewko rośnie, jak i w Niemczech, czyli budynek opuszczony. Tutaj mamy 155,5 kamery. Hello, możecie mnie posałować w dupę, jak wam pozwolę. Agencja Ochrony Dupy Imienia. No i dobrze. Tak, to wygląda. Już teraz wiecie, że tu wejście może być kiepsko, bo mnie pewnie obserwują. Jakaś porternia typu Tainos Agentos, szyby weneckie, czyli te tak zwane lustra. W objazdówkach, pawianicach. Tak to wygląda. Ten makwacz. Jeszcze zobaczę, co tutaj jest. A, no. Marzyć, że wejdzie się no, dziwne, że to tu pilnują. To chyba nie ma co pilnować, chyba że w środku coś jest. Ale te tam podziemia przy torach, no to ciekawostka może być. Także jak mówiłem, tutaj nie będzie jakiegoś tam czegoś. To taka sobie wycieczka krajoznawcza, bo ja dzisiaj potem... A to później mam. Wszystko w swoim czasie. Teren ładny. No w sensie wielkości, no bo tak to zaniedbany pozostałości w ogóle. No bez kitu, nie wejdzie się nigdzie. Nie wiem, co tam jest. Aha, coś tam jest. Tak z ręki.
Dobra. Napięcie włączone. No spójrzcie, to aż do drugiego piętra pozakrywane tymi blachami. Na drabinę wchodzili czy co? Zawsze wejść można, tylko czy jest sens? Do tego budynku wejść. A muszę zerknąć. No wejść nie można, to jakaś chałupa, ale to nie wiem co to za chałupa jest, to też do tej chwili nigdzie jakoś nie można się wgramolić. No nic ciekawego. A tutaj to mieli odbudowywać w tych budynkach nowe młyny czy coś takiego, tylko że zabrakło sałaty. No i się odbudowa zakończyła. Także powolutku będę coś ulatniał. Może wejść do tej podziemi tam. Muszę się przygotować trochę lepiej. Może to te są podziemie, a ja nie wiem. Nie, nie. Jest dół, ale nic nie ma. Też coś musiało być ciekawego. Generalnie zostały odbudowane, tylko że potem już w Polsce nie potrzeba było mąki, niczego takiego. Zobaczcie jaka kłódka. Chciałbym z Panther Fausta od razu ładować. Tylko grubo. Tu okienko zamurowali, tam namknęli, zabezpieczyli. Budowali dobrze. Idę powoli do wyjścia. Zobaczę jak tam chłopaki dwóch swoich pomalowali mury. Sobie. A ja tutaj faktycznie wybiorę się i zobaczę. Jak to będzie wyglądało, bo tam faktycznie jakiś wózek musiał być. I to gdzieś zapierdalało. Coś tam. Nie wiem jak to wyglądało. Tam być może może być tylko maszynownia. Zobaczymy. Już jest nieczynne. Ale złomu jeszcze chłopaki nie wzięli. Chyba za ciężki dla nich, co dla niektórych. Tak to wygląda. I tutaj drugie jest takie coś. Tu się mogę tylko domyślić, że to jest ten. Kółko zakręcało, no jasne. Tu nie trzeba nawet kombinować. W ten sposób. No, malunek już dokończyli. Będę mógł spokojnie przejść, wyjść. Będę mógł pokazać jak to
jak to coś, co, co zawsze coś chcieli wymyślić i coś im się nie udawało. Tak to bywa. Poczekajcie chwilę. Idę kawałek w tamtą stronę. Zacząłem wyjść stąd. Dalej wjazdówka, droga Babianic albo do centrum Babianic. No i właśnie, tu sobie ładnie wyjdę. Będziemy mógł dalej sobie pogadać. Tak tu mówiłem wcześniej, tu są takie betonowe postumenty z obciętą konstrukcją. Stalowe, grube. I tutaj najprawdopodobniej były stare młyny. Które zostały po spaleniu wycięte. Bo konstrukcja musiała się opierać na czymś stalowym. Reszta była taka, wiecie, drewniana. I płyny były przedwojenne. Zresztą, tak to wygląda. Być może to coś innego stało. Ale muszę powiedzieć, że stal jest dobra. Tyle lat co Turce wieje i prawie rdzy nie ma na tym. Tyle co jest, to jest drobnostka. W Polsce robiona stal. A tutaj w tej chwili wchodzę do budynku. A, no tak. A to dzisiejsze dzieło jest, tylko nie moje. To oni namalowali sobie. Tak, jak to wygląda ten budynek nowy? Nie wiem, do czego miał służyć, bo to jakieś tunele, nie wiem. Czy to miały być warsztaty samochodowe, chociaż mało prawdopodobne. Czy sypy do czegoś. No tak to wygląda. Trzy takie te, no to możliwe, że tak. Trzeci też tak samo pewnie będzie. Ale co najciekawsze, że tutaj nie ma wejścia na górę. Nie wiem, czy oni mieli schody robić obok. Płot jest bliziutko, no płot to można rozpieprzyć, dobra. Ten sam teren. Nie mam pojęcia. Nie ma ani wejścia na sufit, na suficie. Tam jakaś dziura tylko. Jedna. Nie ma nic. Więc no nie wiem, jak to miało wyglądać. No i z tej racji nie wejdzie się na górę. To bym bardzo chciał, ale niestety. Nie w gramole się. Budynek jest wysoki, tak, ma z 8 pięter albo 10 nawet, no z 8, no koło wieżowca. Idę do tego drugiego budynku.
teren pozarastany, młode drzewa, jakieś krzaki, krzewy. Tutaj latem to nic nie widać, wszystko zielono. Tak to wygląda u góry. Chciałem to powiedzieć, że są u góry, no ale nie ma możliwości. Pokażę, jak to będzie wyglądało. To ten drugi budynek, on jest zalany wodą. Tutaj odbywała się małpia kopulacja. Nie jest głęboko, no ale jest cały budynek zalany. Ale tutaj przynajmniej jest wejście do góry, tylko nie ma schodów. Coś tu miało być. Tam są ładne kolumny. Nie da się wejść, bo no jak powiedziałem, jest od małpiej kopulacji wszystko zalane wodą. Ale to tak przynajmniej wygląda. Budynki stoją, nie wiem, ze 30 lat, no 30 lat albo ponad można powiedzieć. No i tyle. Teren to jest tak jakby w centrum miasta. Mamy dalej KFC, stacja. Ale powiem wam, że jedno centrum miasta to jest zaniedbane. No i tyle. Tam ktoś coś robią. Będzie budka tak zwana tego, co będzie szlabon opuszczał i podnosił, albo pociągi zatrzymał, albo się pod nie rzucał. I tak to wygląda. Będzie jedno spotkanie, zaraz powiem jakie. A w tej chwili to, jeśli chodzi o filmik, no to wszystkich pozdrawiam. Piszcie w komentarzach, co tam i jak tam. Już jeszcze chwila, no niestety nie wszystko się udaje. Ale filmiki na pewno będą. Trzymajcie się, pozdrowienia. Nara, pozdrowienia dla Speluny, Adasia, Padaki, Rafałka i Grubego. Nara.